nagle, całkowicie nagle, z nie wiadomo z której strony nadchodzi istna eksplozja, istna erupcja tej dziewczyny. Ale rozlega się ku mojemu zaskoczeniu pokaźny brzdęk. Patrzę na Angelę. Patrzę do wanny, gdzie na samym dnie średnich rozmiarów ludzkiej pięści kamień toczy się wzdłuż aż do odpływu. Jestem przerażony! Odarty z całkowitej orientacji! Wszystkie moje dotychczasowe poglądy na temat kondycji człowieka walą się! Tysiąc gwałtownych pytań do zadania samemu sobie, do postawienia tej Angeli, lecz nie nadążam ich zadać, gdyż chwilę za tym głazem przychodzi kolejny wymiot! Tym razem jest to deszcz kamieni drobnych, niczym żwir, lecz odrobinę większych, znaczy się takich zwykłych, średnich kamieni, co można znaleźć na każdym kroku, bez specjalnego usiłowania. Ja pierdolę. Kurwa, twa mać! To jest mistrzostwo świata. Księga Guinnessa. Nowa Huta Katowice. Wytwórnia Blasku. Pierdolę ten świat. Wjeżdżam dosłownie stąd. Panienka z kamieniem wewnątrz. Panienka żygająca kamieniem. I co jeszcze? Ja chciałem ją mieć. Przelecieć. Jamę brzuszną z kostką brukową. No Angela. Co Angela? Lubisz kamloty? Mówię do niej nieco podkurwiony. Kultu zjadliwy o to, iż jest tak pierdolnięta, iż moje życie w tej chwili jest istnym galopującym halunem, istną paranoją. Angela, lubisz sobie zjeść takiego kamlocika? Ja to rozumiem, przecież wiecie, to jest rarytasik. Rarytasik, zjesz taki głaz! Trujące, lecz kurwa nędza pożywne. Gadaj, gadaj, co żeś za jedna. Jesteś wariatka. Z miasta wariatkowa. I teraz raz mi się do tego szczerze wyznaj! Lecz ona nie odpowiada. Wisi przez wannę niczym zczerniałe trupisko. Co za noc? Pełna wrzasków, emocji. Wszystko przy tym to istny pikuś. To obrzydliwe z jej strony, co mi zrobiło. Z niesmakiem brodzę przez jej bezwładne kończyny i wywlekam coraz to większe kamienie i wyrzucam je przez okno. Bodajże trafiam tam kogoś akurat nieprzechodzącego. Ale no nie mając już żadnych nerwów na obcowanie z szlajającymi się po nocy palantami, zatrzaskuję to okno i idę sobie na telewizję.